Mamy w organizacji taki klub biznesów Beniaminka. No, powstaną z racji tego, że Beniaminek wyrobił sobie markę w skali lokalnej, ale też globalnej. Jest rozpoznawalny, więc no, siłą rzeczy znalazło się tutaj miejsce dla potencjalnych ludzi którzy chcieliby zareklamować swoje firmy swoje biznesy No i też tak się dzieje tak w klub biznesu tak naprawdę są to, klub biznesu masz ma zrzeszać wszystko i łączyć w jedną całość tak zależało nam na stworzeniu, takiej, na, jakby standaryzacji tego, te, te, tego, tych pakietów sponsorskich żeby konkretnie określić, Taki pakiet to, taki pakiet to. To co I... oferujecie od razu powiedz? No to są różne nasz obiekt Pro Arena przede wszystkim stwarza takie możliwości wywieszenia chociażby reklam podczas naszych turniejów, gdzie no, to są tysiące tysiąc uczestników. Wszystkie noś, nasze nośniki marketingowe, tak, jak Facebooki, Twittery, strona internetowa, i tak dalej i tak dalej. także to wszystko sprawia, że, że jesteśmy atrakcyjni dla potencjalnych sponsorów i też staramy się to gdzieś wykorzystywać, tak? do, do pozyskiwania tych sponsorów. Ja myślę, że tutaj właśnie też, też chcemy zmienić. My prowadzimy takie śniadania biznesowe, chcemy teraz to troszkę udoskonalić, spróbować innej formy, przejść na, na takie kolacje biznesowe bardziej, żeby też po tych spotkaniach nawiązać taką nić porozumienia, porozmawiać z tymi potencjalnymi sponsorami. Jest też gierka organizowana dla, dla naszych sponsorów, gdzie spotykamy się. I półtorej godziny, nasi sponsorzy mają okazję pograć w piłkę. Także, no tych inicjatyw jest naprawdę, naprawdę sporo, tych możliwości sponsoringu jest wiele.